Rozpocznij. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, trzynaście. Baczność, drużynowi meldować, spocznij. Czuwaj, druhna oboźna. Druhna Karolina Rębisz melduje drużynę z Rzeszowa na apelu końcowym. Stan zgodny. Czuwaj, druhna oboźna. Druhna Agata Kozak melduje szóstą Hara Habarta na apelu końcowym. Stan 6+1. Czuwaj, druhna oboźna. Norpanka Ewelina Krewetna pierwszą drużynę Hrzeszowa na apelu porannym. Stan 23+1. Nieobecność powiedziana. Czuwaj, druhna oboźna. Samartanka Wiktoria Sądkowska melduje siódmą Decha Galimatias na apelu. Stan 6. Czuwaj, drużyna oboźna. Druhna Dominika Tomczyk melduje czwartą DH na apelu końcowym. Stan 4. Czuwaj, drużyna oboźna. Druhna Laura Ciesińska melduje dziewiątą mielecką drużynę harcerską na apelu porannym. Stan 29. Czuwaj, drużyna oboźna. Druh Maksymilian Gantosz melduje trzecią drużynę harcerską na apelu. Stan 5 plus 2 nieobecnych. Czuwaj, drużyna oboźna. Druhna Iga Pokowska melduje szóstą drużynę harcerską. Nie przyjechali na apelu końcowym. Stan 15. Raport wstąp. Całość, baczność. Na wprost do raportu patrz. Czuwaj, druhu komendancie. Samarytanka Klaudia Wasserman melduje obóz harcerski Chówca Mielec i Chówca Rzeszów na apelu kończącym obóz. Stan zgodnie sprawdzony. Baczność. Druhny i druhowie, czuwaj. Czuwaj. Spocznij. Całość, baczność. Komendant obozu harcerskiego Chówca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach II. Karwieńskie Błota II, 27 lipca 2019 roku. Rozkaz L13/2019. Spocznij. 1. Program dnia. 1.1. Podaję do wiadomości następujący program zajęć na dzień 27 lipca 2019 roku. Przedpołudnie. Pakowanie, pożegnanie z morzem. Popołudnie. Pakowanie, wieczorem, wyjazd. 2. Służba. 2.1. Służbę w dniu 27 lipca pełni 6 DH. Instruktor służbowy druhna Iga Bakowska. 3. Otwarcie prób na sprawności stopnie znaki służb przystąpienie do realizacji projektu. 3.1. Otwieram próby na sprawność Lilika i Koniczyna druhnie Zofii Pawlik. 4. Przyznanie sprawności stopni znaków służb zaliczenie zadań zespołowych i projektów. 4.1. Przyznaję sprawność mistrz obiektywu druhowi Jakubowi Wadu. 5. Zwolnienia. 5.1. Zwolnienia kadry obozu z chwilą powrotu do Mielca. 5.1.1. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta obozu do spraw programowych, druhna przewodnik Marię Załotyńską. 5.1.2. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta obozu do spraw organizacyjnych, druhna Wojciecha Łuczkana. 5.1.3. Zwalniam z funkcji oboźnej samarytankę Klaudię Wasserman. 5.1.4. Zwalniam z funkcji opiekunów wychowawców, druhny i druhów. Przewodnik Justyna Kiełbasa, przewodnik Weronika Krawiec, przewodnik Aleksandra Światowiec, przewodnik Antoni Kozak, przewodnik Kamil Kocan, przewodnik Karol Adamczyk, przewodnik Oliwia Rybińska, przewodnik Małgorzata Pantoł, przewodnik Marcelina Wróbel, druh Jan Pantoł, przewodnik Aleksandra Grańczka. Baczność! Czuwaj, rozkaz podpisał komendant obozu harcerskiego harcmistrz Bartłomiej Maryniak. Spocznij. Baczność! Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziemy żyć. Świty się bielą, otwórzmy bramy, rozkaz wydany, wstań słońce idź. Ramię pręż, zabłoć krusz, ducha też ojczyźnie miłej służ. Na jej zew bójczy w trud, pójdzie brat harcerzy polskich lud, harcerzy polskich lud. Baczność! Wnioski, skargi, zażalenia, raport, raport karny, wystąp.
zachowania, to jakieś dobre zachowanie do swoich życia. Guziki całe. Co to jest? To co mam się rozpinać? To też jest sypia? Co, może wczoraj strzyłam 11 na górę. Co mam działa? To pewnie jeszcze jakaś. Najpierw się przeczytam jeszcze o lasę. O, ja wejdę do mnie. Dobra, a najpierw mam spinacze do Dania za grę wczorajszą, gdzie hasłem była Słoneczna Polana. I do siebie poproszę tutaj Anię Beryńską, Martynę Krępę, Martynę Kulik, Julię Jakubowską, Anię Dziewit, Asię Paszkowską, Wiktorię Bryk, Annę Zając oraz Szymona Libista. Szymon Libicki. Libicki. Poproszę do siebie. A to było dłuższe, dlatego bardzo Wam gratuluję. Nie wszystko było takie proste i oczywiste. Proszę bardzo. Nie mogłam się doczytać, przepraszam. Proszę bardzo. Jeszcze jeden i drugi. Super. To ja mam spinacze. Najpierw dla Amelki Surdej. Za to, że jest świetnym mechanikiem rowerowym i zawsze pomagała nas bardzo na wyjeździe do Karli. Gromkie brawa, 2,5! Amelka jest w tym kierunku. Lewa nóżka, prosto z serca. Buźka! I mam jeszcze jeden spinacz dla Filipa, konfederaka, za to, że pomógł tam w zajęciu. Lelo, 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 lelo. Ja mam spinacze dla wszystkich, którzy pomagali wczoraj przy ognisku. Nie widziałam dokładnie, kto to był, więc jakbyście tak wyszli. No i sam widziałam, że chyba dać im po duch, dać im po duch, dać im po dużej czekoladzie. Jeszcze dla druhów, którzy byli strażnikami ognia. Brawo, brawo, bravissimo, brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo, brawo, brawo, bravissimo, o-o. A to ja bym chciała dać spinacze dla moim duchem z drużyny za wzorową postawę harcerską przez cały obóz. I chciałabym jeszcze dać spinacz taki trochę spóźniony, aczkolwiek zapomniałam, Natanielowi za naprawdę wielkie zaangażowanie podczas festiwalu i naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, że w jeden dzień tak szybko, tak dobrze się nauczył krajki i po prostu jestem z niego bardzo dumna, więc też bym chciała dać. To Nataniel, ajajo, 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 to Nataniel, ajajo. Dobra, to ja bym chciała dać spinacz w pierwszej kolejności Szymonowi Liberze za pomoc przy wczorajszym pułcie.
Słuchajcie, dzisiejszego poranka odbyło się bardzo ważne wydarzenie w życiu co po niektórych harcerzy. Złożyli przyrzeczenie harcerskie. Bardzo serdecznie Wam gratuluję i życzę sukcesu i powodzenia w pracy harcerskiej. Myślę, że to jest taki początek Waszej drogi, którą później już będziecie z krzyżem na piersi pokonywać wspólnie razem. Zapraszam wszystkie osoby z 8 DH Omega i z 9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej, które złożyły dzisiejszego poranka przyrzeczenie harcerskie, aby wystąpiły i podeszły tutaj. Chodźcie, nie bójcie się. Ale Was dużo, super! Rozrostem. Gratulujemy Wam wszystkie bardzo. Ten, po kolei. Gratuluję. Jesteście super. Tak. Cała armia. Lewą rękę sobie przygotujcie. Po harcersku. Gratuluję, Milenka. Ale ładny krzyż. Tak. Gratuluję. Weronika. Proszę bardzo. Po kolei tutaj gratuluję. Ale po spinaczy Milena. Super, no. Oliwka, gratuluję. Dawidzie, gratuluję i dziękuję. Zuza, gratulacje. W końcu. Oliwka, gratulacja. Julka, tak, przepraszam, tak, gratulacje. Ale masz już grafki, to ty jesteś mistrzynią już. Magda czy Martyna? Martyna, a właśnie, tak myślałem. Gratulacje. Marlena, proszę bardzo. Proszę wszystkich. O, tutaj o, tu jest, słuchajcie. A, proszę bardzo. Gratulacje. Kinga. Gratulacje. Nataniel. Gratulacje. Agatka. Proszę bardzo. I Gabrysia. Proszę bardzo. Dzisiejszego dnia wynikiem pozytywnym swoją sprawność Kuba zamknął. Niż obiektywu, tak? Tak. Jest on gdzieś tutaj, czy gdzieś robi zdjęcie? A gdzieś z aparatem, czy bez? No nie, no bez aparatu to damy nie podchodzi. No to jak to tak? O, poczekaj. Dobra. No, no czasami nie mam. Za GoPro to zanim ten. Proszę, o. Dobra. I to chyba wszystkie takie dnia dzisiejszego, tak? Ja jeszcze mam kilka pytań. A, jeszcze Ola. Oprócz spinaczy za krzyżówkę, chciałabym jeszcze podziękować i dać spinacza dziewczynom z dziewiątki, które pomagały mi w robieniu tych takich srebrnych spinaczy. Zapraszam. Chodźcie, Ola. No chodźcie, chodźcie. To mistrze włóczki. No ja też jednego zrobiłem. No. Powinna być taka sprawność, mistrzynie włóczki. Gratuluję Wam dziewczyny, dziękuję bardzo za pomoc. Jesteście wspaniałe. Ja mam jeszcze ostatni spinacz dla drucha z Rzeszowa Szymona Libickiego za pożyczenie mi wczoraj latarki. To jest Szymon, ajajo, ajajo, ajajo. To jest Szymon, ajajo, ajajo, ajajo. To ja mam jeszcze spinacze dla druhny Jagody i druhny Emilki za to, że pomagały swojej koleżance, która boli ją bardzo noga i pomagały jej chodzić i zajmowały się nią. No to ja mam jeszcze dla trzech chłopaków z Rzeszowa, którzy pomogli mi w zajęciach z map i bardzo je uatrakcyjnili, dzięki temu ja też się bardzo dobrze bawiłam. I jeszcze dla całej mojej drużyny za to, że przez cały obóz byli ze mną, pomagali mi kiedy tylko ich o to prosiłam, poprawili zawsze humor. Tutaj na przykład Ola właśnie pomogła koledze też, przed chwilą nawet. Także dziękuję Wam. Ja bym chciała jeszcze dać dwóm druhenkom i Agatce za pomoc przy wczorajszym rozkładaniu na obiad i śniadanie. I to jest dla... Lelo!
na obozie razem ze mną pomagali mi. W życzeniu również pomogli mi i to byli po prostu. Rumba? Głoś! Rumba? Głoś! Rumba, rumba, rumba? Głoś, głoś, głoś! Okej, więc ja też chciałabym dać pinacze wszystkim moim druhom i druhnom za przykładną postawę przez cały obóz, za to, że nie sprawiali mi żadnych problemów i naprawdę mogłam liczyć na pomoc każdej pary rąk i po prostu bardzo wam za to dziękuję. PKP! Pięknie, kurczę, pięknie! PKS!